przyjechał. Słowa zawodników jest tutaj bez butów, gdyż jest z krajów skrajnie biednych. To ja, proszę pan. Tak, nasz redaktor! Wszyscy telewidzowie, przed telewizory! Jeżeli chcecie, żebym wygrał, wyślijcie SMS-a pod numer 7128 od treści tak. Jeżeli nie, wyślijcie SMS-a pod numer 7128 od treści nie. Ale jak swoje sprawy. O prawdzie! Proszę niżej! Niżej rzucamy, może zaraz siekiera jest złym pomysłem. Ale młotek będzie dopiero następny rundy. Widać, że ktoś tu kantuje, gdyż ja jeszcze nie wygrałem. Chciałbym powiedzieć, że okantowałem przy prezentacji. Pochodzę z ZSRR, obecnej Rosji. Nazywam się Dymitr. Dziękuję. Tak wyglądają oczy kłamcy. Jak się wyłącza tą latarkę? Zrobimy jedną obowiązującą zasadę, rzucamy o tak. Nie! Nie! Każdy ma swój style. Dla mnie masz Downa. Chciałem zaprezentować nasz... W dzisiejszej rundzie będziemy rzucać belucem. Odsuńcie się, bo... Tak! Erytrea! Erytrea! Kosiarz z Erytrei, proszę państwa, przy siekierze! Zbierać ryżu! Tak, Norwegii. Bober, jak to było? Norweski, zbierasz pędu bambusa, o chyba. I proszę państwa, zaledwie metry dzieliły go od upragnionego telewizora. Teraz widzimy, jak młotek wraca z siekierą. To był niewybredny żart. Który numer teraz? Następni. Jaki był? Ty, który byłeś? 11. Nie ma. A kto to był? Wieść straszna. To jestem ja. Jak? No ja jestem 11. Proszę państwa, to będzie rzeźnia. Bo ja jestem 11. I widzimy teraz naszego kamerzystę w całej okazałości. Jego pięknych... Żartowałem. Żartowałem, nie rzucam. Niewybredny dowcip naszego kamerzysty. Pan Edzio. O, pan Edzio, piękny rzut. Proszę pana, niestety kilka metrów zaledwie dzieliło pana od telewizora. Kolejny zawodnik, a raczej zawodniczka. I... No, raczej nieudany rzut, co nie znaczy, że było źle. Kto teraz? Jaki numer? Jak? 13. I zawodniczka o szczęśliwym numerze 13. Rozpraszaj. No, zamknij się w ogóle. Zamknij tą papę. Przepraszam, jak państwo się zwracają? Oj! Czy pani ma jakieś powiązania z irakijskimi terrorystami? Tak. 14. I widzimy kolejną zawodniczkę. Proszę państwa, skupienie w oczach. Zbieracze na czole. Tak. Spięte bardzo. Odsuńmy się, redaktorze. Tak, gdyż jest to zawodniczka słynąca ze swojego niepohamowania i... Śmiechcie się do kamery. Dobrze, dobrze. No, rzut proszę, może zaprosimy na rozmowę naszą zawodniczkę, mam chwilę czasu. Zero komenta. O, a teraz zawodnik, który przyznał się do kantowania przed kamerą. Zawodnik ZSRR vel USA. Nie szczerz zęby, tylko rzucaj. Nie stoi. Anihilacja. Proszę państwa, co za rzut! Proszę państwa! Nie było. 10 centymetry, centymetry! Zaparło nam... W końcu w Rosji wszystko jest największe. Tak, pszczoły też. Ale to widziałam! Jak i również pech. Nie, nie trafię, weź.
A to jest zeszłoroczny zwycięzca. Z formy mu co prawda już nic nie zostało, lecz nadal ma jednak jakieś szanse. Tak, krótka rozgrzewka. Rozgrzewa ramion. Wszyscy czekamy tutaj na zwycięzcę. Uwaga! Drugą serię! Tak. Po krótkiej przerwie reklamowej dla stacji komercyjnych. Czyli prosto. No właśnie, rzut był bardzo techniczny, widzieli państwo, gdyż zawodniczka uderzyła centralnie tak jak powinna, tylko że z ciut za małą siłą. Tutaj przeszła zawodniczka z Iraku, która nie potrafi za bardzo wysławiać się w naszym bardzo skomplikowanym języku. I wydaje się, po prostu wydaje się, że ona mówi, że nie chce. No, ten rzut był jakiś taki podspódnicowy, ale był dobry, tak. Podspódnicowy? No tak. No to po telewizorze. Okularów nie ma. Zawodnik z Polski, nasz faworyt! Cały stadion, proszę obejrzeć, stadion robi falę! Gdyby nie to, że nic nie widzi, dawno by już zgarnął pierwszą nagrodę. Proszę, który telewizor mam celować? Ten po środku. Dobra. To nic, że ten młotek się rozwala. Tylko ci się wydaje. A w którą stronę rzucasz? No niestety nie w ten... Kariera! Nie w ten telewizor. Coś stało się z formą naszego zawodnika, proszę państwa. Wydarzenia bez precedensu w historii tego sportu. Proszę nie biegać, bo złapiemy tym razem już kaftan. Ochrona tutaj działa przy tym zawodniku, gdyż został on w pierwszej rundzie wykluczony za zniszczenie. Ej, proszę ratować! Tak, komentatora! Uwaga! Zabij go, zabij za mnie jeszcze! Skręcił. Idę to kręcę, ale będę miał materiał! Materiał życia! Gdzie oni są? Przybliżamy? Nie, no to było. Wow. Czekaj, w razie czego już dajmy. Jeszcze bliżej było. Jest to specjalna wersja. Tak, tak, żeby mogła przeskoczyć. Arek było, jeszcze bliżej. Arek. Jeszcze bliżej. Zawodniczka się przymierza, ale naszej obrony nie okantuje. No. Bez specjalnych trików rzuca bardzo, przeciętnie. Ja z góry możemy trafić. Teraz zawodniczka z krainy kangurów. A jeszcze nie mam torby. Nie ma pani torby, ale są bardzo dobre do kupienia za jedyne $30 przy zejściu. Ja ci pokażę, jak się odbiło od ekranu. Takie w kratkę czerwone. Tak. Widziała pani już na to. Nakręć ci płotek. No to co ty myślisz, że co ja robię? Pierdzę do kamery? I leci! Ruszyły! Aj, nie mamy kolejnej giery, to prawda. Jak można w ogóle zobaczyć z tego, żeby trafić w dach? Zamiało to! Do pomyślenia! Ja sugeruję, że jest do ukartowania. Ja byłem za zeszłorocznego mistrzostwa w tłuczeniu w konkursie AGD. W ogóle dla mnie jest nie do pomyślenia, aby rzucając w prawo trafić w dach, który jest po lewej. Magda, piąta byłaś? Ja wiem. Tak, polityka, polityka przenika wszystko. No, jeden zawodnik już się wykruszył, presja psychiczna i te sprawy. Młotek dostał. To już trzecie zniszczone narzędzie w tym konkursie. Bardzo szczęśliwy. Gdzie on? Pokruszył się. Drugi młotek. Weź, nic mi się patrzy. Rzucajmy siekierą. Ale nie ma wsiąg. Siekierą. Najwyżej piłkę można dać rzucać i to na flaku, żeby wszystkich zrobili.
Teraz właśnie cała publiczność zalewa się z kapitalnego.